Dzień dobry, z tej strony Maciek, firma Mavkar, a dzisiaj mamy ulubioną konfigurację klientów, czyli Golf 5 w poszukiwanym silniku 1.6 MPI 102 konie, nadającym się do gazu, wytrzymałym, prostym w obsłudze i przede wszystkim dobrze znanym mechanikom, więc nie sprawia problemów eksploatacyjnych. Druga fajna sprawa, wóz jest oczywiście 5-drzwiowy, co też klienci sobie bardzo cenią. Jest to oczywiście bardzo wygodne. Nie oszukujmy się, no powoli mijają czasy aut 3-drzwiowych. Jest też kolejna fajna opcja. Mamy hak. Dużo klientów tutaj wykupuje właśnie taką opcję, żeby auto po prostu było ekonomiczne, nie pożerało dużej części wypłaty. Chcę, aby to auto już po prostu było zamontowane. Hak, by nie dopłacać 1000 zł za montaż nowego. A ogólnie co do auta, tak jak pewnie widzieliście w miniaturce, jest to tak zwane auto opisywane często przez typowych handlarzy jako igiełka od doktora itp. itd. Bezwypadkowy, w ogóle to i tamto. No i akurat tutaj wszystkie te rzeczy, jakby to opisał typowy handlarz Mirek, się zgadzają. Auto jest całe w oryginalnym lakierze. Później go tam zmierzę w następnym ujęciu i przyspieszę film, żebyście nie tracili czasu. I też pochodzi od drugiej właścicielki, panią pani doktor. Auto serwisowała praktycznie do końca ASO, więc to też jest duży plus, tylko ostatni wpis jest w innej firmie. A tak to do chyba 2020 jest to Volkswagen Auto Group. Cóż, auć, jak widzicie, wiele cudów tutaj nie ma. Fajne koła, szesnastki, te poliftowe, ładnie się prezentują, relingi i cóż, resztę wyposażenia opowiem wam wewnątrz. Oczywiście auto jest ten taki polift, ten fajniejszy grill ze wstawkami chromowanymi na zderzaku. Myślę, że na razie to by było tyle. No to zaczynamy pomiar, spójrzcie sobie tutaj, jakie będą wartości lakieru. Będzie to troszeczkę trudne, może słabo widoczne, bo robię to jedną ręką. Wracamy do auta, zaczynam od książki serwisowej. Mamy wpisy, pierwszy 10 rok, potem 11. Tutaj wszystko widać, że jest to Volkswagen Autohaus Franz Harris. Spójrzcie dalej, tak samo cały czas ten Autohaus. Ładnie tutaj, nie są to wysokie przebiegi w tym pojeździe. Tutaj mamy 14 rok, 118 tysięcy. Potem kolejny wpis. Tutaj mamy 132 w 16, 147 w 18, to jakieś wyzwania przy 208 w 2020. No i ostatni wpis był w Audi Volkswagen Warsztat. A to może rzeczywiście jednak był jakiś partner Volkswagena i tam był po prostu zrobiony ostatni przegląd. Tutaj też mamy taką wlepkę zapraszającą na następne przeglądy, kiedy je zrobić. Dobra, ale dalej, teraz należy wam pokazać tutaj wnętrze, może go zapalę, zamknę drzwi, żebyście mogli tutaj sobie wszystko zobaczyć. Na liczniku 175 681 km, nie ma żadnych błędów, jest trochę paliwa, bo niektórzy mi wytykają, że w aucie nie ma paliwa, no ale niestety, tak się wozy kupuje, nikt nie zostawia zbyt dużo tego przed sprzedażą. Mamy tutaj też komputer w manetce. Regulowane lusterka mamy po lewej stronie oraz szyby. Przede wszystkim zależy mi, żebyście zwrócili uwagę, jak ładnie jest utrzymany tutaj ten
boczek. Przeważnie jest to wszystko zjechane. A tutaj mam jeszcze oryginalny panel z przyciskami. Tak samo jak panel od światła, też jest w świetnym stanie. Przyciski od zamykania. Ogólnie auto jest bardzo ładnie utrzymane. Spójrzcie też na boczek kierowcy. Jest w ogóle praktycznie zero zużycia. Czasami, no wiadomo, nie są one przetarte, ale potrafią być lekko wygniecione i wygląda to już nie tak ładnie. Kierownica może ma to jakieś minimalne zużycie, ale często te kierownice nie zużywają się od rąk, tylko od słońca wypalają się i robią się po prostu kruche. Kierownice w Volkswagenie. Lecimy dalej. Środek. Też chcę od razu Wam pokazać, jak się trzyma tapicerka. Naprawdę ładnie. Tu nic nie jest podrapane. Ręcznie jest zjechany. Lewarek od zmiany biegów oryginalny. Też ładny. Tutaj nie jest podrapane. Fajnie się to wszystko prezentuje. Pokażę Wam jeszcze fotel pasażera. Też jest ładny. Boczek pasażera również. No i co? Zostaje nam deska środkowa. Radio już mamy to poliftingowe. Delikatnie zmienione ze schowkiem, bo tak to było tu 2DIN. I po prostu marnowało troszeczkę miejsca. No i oczywiście fajna sprawa. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. Więc jest wszystko to, co musi w takim wozie być. Tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć, jak wygląda lampka z drobnym tutaj schowkiem na okulary. Myślę, że to by było na tyle. O takich standardach jak wspomaganie, ABS, centralny zamek, airbagi chyba nie muszę nikomu wspominać. Bo jest to już w aucie z tego rocznika standardem. Więc zapraszam Was do zakupu tego pojazdu. Jeżeli akurat ten samochód nie trafi w Wasze gusta, zachęcam Was do polajkowania filmu i zostawienia subskrypcji, bo na pewno trafią się samochody różne, trafiające w wiele gustów. Zawsze możecie zadać też pytanie na YouTubie przez komentarz, ewentualnie przez maila, wchodząc na moją stronę mafkar@moto.pl lub też na Instagrama mafkarauta. I tyle. Coś jeszcze zapomniałbym Wam dodać. Pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, wystawiona jest faktura VAT marża. Możecie dokupić do niego sobie gwarancję do roku czasu. I też, jeżeli ktoś nie ma jak auto sobie zabrać, mogę w rozsądnych pieniądzach takie auto dowieźć na lawecie pod dom. Na razie.